Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 105. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 69, wersety od 17 do 29. Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci. Wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Nie kryj swego oblicza przed Twoim sługą. Prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. Przybliż się do mnie i wybaw mnie. Uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę. Wszyscy, co mnie dręczą, są przed Tobą. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali mi jako pokarm truciznę a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. Niech stół ich stanie się dla nich pułapką. Potrzaskiem ich biesiada ofiarna. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, spraw, by lędźwie ich zawsze się chwiały. Wylej na nich swoje oburzenie. Niech ich ogarnie żar twojego gniewu, niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem, a w ich namiotach niech braknie mieszkańców. Bo prześladowali tego kogoś ty poraził i przyczynili bólu temu, któregoś ty zranił. Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią u ciebie usprawiedliwienia, niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani sprawymi. Księga Rut kończy się pozytywnym akcentem, ukazując jak lojalność, miłość i zaangażowanie w rodzinę są nagradzane przez Bożą opatrzność. To Bóg kieruje losami pojedynczych osób i całych narodów. Przeczytajmy księgę Rut, rozdziały trzeci i czwarty. Noemi teściowa Rut powiedziała do niej. Moja córko. Czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa? Oto czyż nie jest naszym powinowatym Bos, z którego dziewczętami ty byłaś? On to właśnie dzisiaj wieczorem ma czyścić jęczmień na klepisku. Umyj się i namaść, nałóż na siebie swój płaszcz i zejdź na klepisko, ale nie daj się mu rozpoznać, dopóki nie skończy jeść i pić. A kiedy się położy? Ty zauważysz miejsce jego spoczynku, wyjdziesz, odkryjesz miejsce przy jego nogach i położysz się, a on sam wskaże ci, co masz czynić. Odpowiedziała Rut: Wszystko, co mi powiedziałaś, wykonam. Zeszła więc na klepisko i uczyniła to wszystko, co kazała jej teściowa. Bo z pojedzeniu i piciu, w dobrym samopoczuciu, poszedł położyć się na brzegu stosu jęczmienia. Wtedy Rut podeszła cicho, odkryła miejsce przy jego nogach i położyła się. A w środku nocy Boz poczuł zimno i rozglądając się dokoła, zobaczył kobietę leżącą przy jego nogach. Zapytał, kto ty jesteś? Odpowiedziała: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, albowiem jesteś powinowatym. Powiedział. Błogosławiona bądź, moja córko, przez Pana. Jeszcze lepiej niż za pierwszym razem, okazałaś swoją miłość za drugim razem, gdy nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Nie lękaj się więc, moja córko. Wszystko, co powiedziałaś, uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą. Jednakże, jeśli jest prawdą, że jako krewny twego męża mam prawo wykupu, to jest jeszcze krewny bliższy ode mnie. Pozostań tutaj przez noc, a rankiem, jeśli on będzie chciał wypełnić wobec ciebie swój obowiązek jako krewny twego męża, dobrze będzie, gdy go wypełni, lecz jeśli nie będzie chciał go wypełnić, to na życie pana ja go wypełnię względem ciebie. Śpij aż do rana. Spała u jego nóg aż do świtu. O tej porze, kiedy człowiek nie może jeszcze odróżnić innego człowieka, wstał boz. Mówił bowiem do siebie: Nie powinien nikt o tym wiedzieć, że kobieta przyszła do mnie na klepisko. Powiedział do niej: Podaj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je mocno. Gdy trzymała je, odmierzył jej sześć miar jęczmienia i podał jej. Po czym poszła do miasta. Przyszła ród do swej teściowej, a ta zapytała ją. Co z tobą, moja córko? Opowiedziała jej Rut wszystko, co uczynił dla niej ten człowiek. Dodała Rut: Dał mi te sześć miar jęczmienia, mówiąc: Nie możesz wrócić z pustymi rękami do swej teściowej. Bądź spokojna, moja córko powiedziała Noemi aż dowiesz się, jak potoczą się rzeczy, gdyż nie spocznie ten człowiek, dopóki nie zakończy dzisiaj tej sprawy. Boz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. A oto przechodził krewny, o którym mówił Boz. Zawołał Boz: Podejdź, człowieku, usiądź tutaj. Tamten podszedł i usiadł. Wtedy Boz wziął dziesięciu mężów ze starszych miasta, powiedział do nich: Usiądźcie tu. I usiedli. Przemówił do tamtego krewnego. Pole, które należało do naszego krewnego Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu. Uważałem, że należy cię o tym zawiadomić i powiedzieć ci wobec tych, którzy tutaj siedzą, i wobec starszyzny mojego narodu. Jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, kupuj. A jeśli nie chcesz, daj mi znać, abym wiedział, gdyż nie ma nikogo przed tobą, kto by je mógł wykupić jako krewny. Ja bowiem idę po tobie. Odpowiedział ów krewny, ja wykupię. W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, dodał Boz, weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie. Krewny ów odpowiedział, nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. Wypełnij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić. A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zmiany. Aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. Powiedział ów krewny do Boza: Nabądź dla siebie moje prawo wykupu. I zdjął swój sandał. Wtedy powiedział Boz do starszyzny i do całego ludu. Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. A także nabyłem dla siebie za żonę rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy. Cały lud zebrany w bramie zawołał: Jesteśmy świadkami. A starsi dodali: Niech pan uczyni kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały dom Izraela. Stań się możnym w Efrata, zdobądź sobie imię w Betlejem. Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci pan z tej młodej kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie. Boz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Kobiety mówiły do Noemi, Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów. Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też je wychowywała. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. A oto potomkowie Peresa. Perez był ojcem Hesrona, Hesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba, Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona, Szalmon był ojcem Boza, Boz był ojcem Obeda, Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 36 do 43, opisane jest spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z jego uczniami w Jerozolimie, niedługo po relacji dwóch uczniów z drogi do Emaus. Jest to jeden z najbardziej znaczących momentów po zmartwychwstaniu Jezusa, podkreślający jego fizyczną obecność wśród uczniów oraz ich reakcję. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich. Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. До усмотрения.